SS, łatwe. Tam nie żadnego itema nie ma? Nie ma. Teraz... Gdzie ja muszę iść, żeby stąd wyjść? Ja nie pamiętam nigdy drogi do wyjścia. Muszę tu na dół zejść chyba, nie? Right here, czy nej? O, nie umieraj! Nie! Ja chcę moje pieniądze. Tam jest 5 koła. Na pleto czapka pod Dexa. Pokaż mi pivot backstaby. Patrz. Co ty, stary? Ja bym tego na padzie nie zrobił. O, dobrze. Udało mi się dobry przycisk kliknąć. Żeby zejść na dół rzeczywiście. A ten chujec pójdzie za mną, więc go zajebiemy. Czy idzie ten frajer z halabardią? Idzie, ale kurwa tak powoli, że... Mógłbym go pewnie olać. O chuj, dwóch idzie. Halo, ten też się obudził? Ojeb. Teraz wracając po moje pieniądze, umrę, nie? Niech ten koleżka, co z góry skacze. A! Co? Skąd ty tu przyszedłeś? Czy to jest ten sam, co był tutaj na górze? Jak on tu przyszedł? Czy nie używam tego ringa na mniejszą karę HP? Będę używać, ale na razie go nie mam. To jest mały problem, żeby go zdobyć na razie. Dobra, kurwo. Ci kurwa szczelcy tutaj, no. A, miał być backstabik. No dobra, no umarł. Umarł to umarł, nie? Nie będziemy drążyć tematu. Popnę sobie, żeby te parę HP więcej mieć. Tu jest kutasiarz, tak? Gdzie on jest? No teraz... Idzie powolutku, nie? Pieniądze. Oho! Jestem z powrotem, tak? Gdzie mam iść, kurwa, żeby wrócić się? Gdzie mam iść? To nie tutaj? Ty, to chujowo. Którędy ja mogę się wrócić? Nie mówcie mi, że muszę znowu skakać. Nie muszę znowu skakać, prawda? Tam jest jeszcze item w ogóle. Na prost wejście do Dragonidera. Ja bardzo dobrze wiem, gdzie jest ten ring. Niestety. Bardzo dobrze wiem, gdzie jest ten ring. Pość. A czy stąd da się normalnie wyjść, nie? Na pewno, bo ja pamiętam, że tędy wychodziłem, ale... Chyba wyjdę kością, bo kurwa... Ja nie chcę skakać znowu. O ile ja mam jakieś kości w ogóle. Ała! Okej. Dobra, 5000. Co ja mogę z piątką zrobić? No to jest kurwa drogie, 12 niestety. Chyba, że... Czy ja mam jakieś te... Do użycia? Nie zdobędę 5000, nie? Znaczy 7000. Z tych duszyczek, które mam tutaj. Chociaż... Dusza smuszczego jeźdźca? Nie mam pojęcia, ile to daje. 6 koła, panie! Dawaj mi, kurwa, tą Branch of Yore. Zajebiście! Popnij, kurwa, wszystko w sumie. Wyrzuciłem, tak? Miałeś użyć. No, Nie wyrzucić, użyj! Czemu ja próbuję wyrzucać? Nauczyłem się... Wyrzucać te pieprzone kamienie tam do ptaków. Dobra. O! Nie kupiłem nic, prawda? Bo trochę przeklikałem. Dobra, i tak. To weźmiemy. Nie wiem, czy też nie wziąć Farosa, bo tam klucz Farosa jeden... Będzie zaraz do odpalenia jeden klucz, nie? Weźmiemy. Tam jest chyba właśnie Life Ring. Jeśli dobrze pamiętam. I za to 300 zł kupimy jeden kamyczek do leczenia. Dobra. Teraz muszę ją przegadać, tak? Żeby ona sobie poszła do domu, do mnie. Porozmawiaj. Wiesz, jeśli chcesz. A, ona mi jeszcze ringa daje, panie. Najwyższy czas, okej. Gdy spotkamy się następnym razem, to bla bla bla. Dobrze. Jakby chciał, to by mógł robić 360% stopni ataki, stan słapy, quick ataki i recovery cancele. Na gitarze, oczywiście, że tak. Ona sobie nie pójdzie jeszcze, czy ja muszę się przetepać, żeby ona się cofnęła? Zrobię reset tego zona. Czy muszę bossa zabić? Po gigancie się przenosi, okej. Dobra, to mamy ringa jednego. Pyk. Na więcej duszyczek. Pójdźmy po ten ring do tego. Pod Dragon Ridera. Ale tam się będę męczyć. Bo tam jest... O ile tego... Śmietnika... Wielkiego jakoś zabijemy, o tyle boję się tego białego rycerza. Żółtego, kurwa, chciałem powiedzieć. Weź broń w dwie ręce. Czy Jora w Majuli zebrałeś? O Jezu, Jora? W sensie... O kurwa, biały rycerz, on tu jest już! O, ja nie wiedziałem, że on tu jest. A bo on przyszedł tutaj, otwórz!
Nie otworzyło się, kurwa, miałem nadzieję, że się otworzy chociaż. A, w pizdziec. Czemu on się już zagruwał? Ale ja nie wiem, gdzie jest gałązka w Majuli. Chyba, że mówisz o tej w, pod mapą. To nie. Znaczy tam, gdzie jest mapa. To nie wziąłem, nie wziąłem. Żółty rycerz. Chujowo, że on się tak szybko agruje. A bo on jest tam, on nie stoi, nie siedzi przy tej. Ty tu wejdziesz? Ja myślałem, że ty tu się nie zmieścisz. Zmieścisz, ale nie wejdziesz dalej, bo to jest boss arena. A biały? Biały chyba tu wejdzie głęboko, nie? No właśnie, on się nie pierdoli w tańcu. Aż ty kurwo. Jaj, o, on też się nie pierdoli w tańcu. Nikt się nie pierdoli w tańcu. Kutasiarze jebani. No target mi tam złap gdzieś. Odwraca do domu. Hello? Zajebiście. A fragment Estusa, to tak, to podniosłem. 997, ten numer to kłopoty, rada no hit 997. To dwa podejścia, dzwonię na pogotowie. 999 to jest... Tak, pogotowie, masz rację. Przez chwilę myślałem, że ten, że straż pożarna, ale nie, 8 to jest pożarna. Nie widzę, gdzie idę. Jak chcę poprawić kamerę, to muszę palce ściągnąć z chłodzenia. Więc to jest... O, czerwony, tylko on się zrespi, znaczy spulował dobrze, znaczy źle, ale... Jak ja siebie nie lubię. Chciałem backstaba. Nie rób mi tak! Wiesz co, kurwa? Ja nie wiem, co ty robisz. Wracasz do domu, tak? Wymanewrować to może bym go mógł, jakbym miał normalne sterowanie, ale... Ale nie mam... Otwórz po prostu. Boże, dłużej stój przy tym, podnieś. I najwyżej umrę. Dobrze, mam ringa. Czemu on się odbija w wodzie po lewej stronie na dole? Okej. Ciekawa jest ta woda w DS2, muszę przyznać. Dobra, więc wyposażenie, pyk, ringu. Ray Tracing, ta. Dobra, mamy ringa, mamy to. Czyli idziemy dalej po prostu. Do last giganta. Ej, idę się odlać szybko. Miliony kabli. Ciocze na mieszki. Halo, nie zmieniaj mi tej broni. Hopie, stop! Stop! Teraz załóż broń. Gdzie się podział gitarzysta? Poszedł się odeszczać. No, weź dwie ręce. Pyk. I... Na Greatsworda i tak jeszcze nie mam pieniędzy, nie? Ani statów, więc nie ma co po niego iść jeszcze. Tyle dobrze, że już nie muszę chodzić po tamtym zjebanym miejscu. To mnie bardzo Ale mogłem iść do tego, do Majuli i odblokować sobie Estus Sharda, nie? Skoro mam już ten klucz do domku. To by się akurat przydało. Ile bossów pokonanych? Strzelaj. Po lokacji, w której jestem, strzelaj. Chuj. Nie siadaj na... Zrobiłem rola przecież. Wstawaj! Kurwa, teraz żeś wstał. Okej. Do Pursuera pójdziemy zaraz. Z tego Pursuera, jak się go tutaj zabije... O nie! Ja mam ognisty miecz, dopiero teraz sobie przypomniałem. Jak jebłem prawie w te skrzynie. Kurwa, on będzie na koło teraz iść, nie? Wiesz co, ja się podleczę i otworzę sobie... O chuj. Otworzę sobie skrócik. Ała! Boss tutoriala? Tak. Co ty godusz, że to aż tak boli? No ale otwarte. Cel uświęca środki, nie? Jak to domawiają. Dobra. Otwarte. Ej, co dropi z tego? O Jezu. Idzie sobie dwóch, ja zapomniałem! Co zrobi z tego Pursuera, jak się go w tym miejscu zabije? Jezus Maria. Trafili jeszcze! Chujową, jak nie mogę Lekona zrobić tak dobrze. Hipcio jest takim jakby tutorialem bossa, znaczy bossem tutoriala. No, dokładnie to samo. Ja nie pamiętam, co z niego zrobi normalnie. Bo jak go na górze zabije, to po prostu nie będzie jako boss już, nie? Nie pojawi się tutaj w formie bossa. To może nawet nie zabijajmy go na górze, ja specjalnie od niego ucieknę. Bo on ma filmówkę fajną, wyjściówkę.
Nie mogę tego po lewej stargetować, no! Ała. No nie, miał być atak, a nie... Tak, dobra, umarł jeden. Przestań się bronić. Ja chcę filmówkę jego zobaczyć. Na SL1 zabiłem go tutaj na górze. I żałowałem. Tak, kawałek Esusa to wiem, że jest. Ring of Blades plus 0 od niego leci. Ring, który pewnie będę do końca gry nosić. No, kolega? Chce kolega czy nie chce? Chce mi usiąść na dupę, a czy na twarzą na dupie? Dupą na twarzy. O, zapomniałem o strzelcu po prawej. Sidestepa chciałem zrobić, ale oczywiście nie wyszło. Pakakakaka. Pakuku kaka, kiki, koko. Hello. Wypierdalaj. Lu. Gdzie on jest? Czemu nie wylądował? Aha. No nie, co ty mi targetujesz tam przez ścianę? Pamiętam, że niektóre ataki można po prostu rozchodzić, nie? Ale nie pamiętam, które. W sensie obiec. Nie trzeba rolować nic. Ło! Co to było za dziwna animacja? Bym się naleczył, ale on mi za szarze zrobi na ryj, nie? Nie lubię, jak to combo robi. Misklik. Chciałem rola zrobić, a zrobiłem atak. Hehe, ten grabik piękny. Ja nie chcę go zabijać. Szarża. Dobra, zgon. Dobrze, dobrze, że mnie zabił. A jak chcę go zabić na górze? Czy nie chciałeś, żeby uciekł? Chciałem, ale też chciałem się pobawić z nim trochę na górze. Dobrze, że mnie zabił, bo teraz jak się na górę wejdzie, to już go nie będzie, nie? I mogę sobie spokojnie właśnie ten kawałek Estusa zdobyć i te inne fajne rzeczy. A nie ma zasięgu aż tyle. Kurwa, o! Fajne dusze. No, tam ile było? Z trzech szkieletów, a czy tych polołów i jednego... Żółwiasza. Mogę target złapać na tym drugim? O, właśnie na tym. Halo, moja broń! Więcej pojza, kurwo. Więcej się broń tą tarczą. Nienawidzę ich. Dobrze, że mam ognisty damage na tym i oni nie mają jakiegoś zajebistego resista na ogień. Ała. Do przodu to jest do góry, Paweł. Do przodu to do góry. Proszę go, dziękuję, na zdrowie, dziękuję. Czy ja chcę robić tego gauntleta od Pachesa? O, nie wszedł mi atak. No nie... Kurwa. Też, ale od drugiej strony. Jak od drugiej strony? Bo tam właśnie zawsze jest nasrane ich strasznie, nie? Tych mobów. Kolołom ciężko wybić patchy nawet wielką pałą. No oni mają na niej nieskończoność po prostu tego... stabilności. Nie, chcę ciebie targetować, chcę tego chuja na dole stargetować! Nie, ciebie! Ty kurwo jebana. Ale się uparł ten lock-on. Nie mogę się obrócić. Dobra. Hiup! Czemu nie trafia w nich? Idą oni, czy kurwa co? Halo? O! Okej. Ja mam nadzieję, że się szybciej target zmieni i
Trafi go jeszcze. Nie to. Tam jest w sumie ewentualnie parę magicznych smarów, ja nie wiem nawet, szczerze mówiąc. Zawsze to robię tak po prostu dla zasady. Bez żadnego powodu konkretnego. Tak, skrzynka ma pułapkę, nie? To pamiętam. Ale co z tego, że pamiętam? Będę po prostu rolować jak debil. I tu jest ring? Life? Life ring? Odłamek tu jest. Plus... Kupiłem tego Farosa, żeby tutaj w mordę włożyć. Tak. Puk, puk, kto tam? Właśnie, będzie teraz pukane. Knock, knock, who's there? Nie mogę tym tego otworzyć? Mogę. Tu będzie life ring chyba, tak? Czy tu będzie sztaba? Będzie sztaba, nie? Rozjebało mnie, jak grałem pierwszy raz DS2 i zobaczyłem tutaj sztabę. Dosłownie pierwszy zone w grze, a już masz w nim dostęp do sztaby. W ogóle w DS2 się bardzo szybko... Pylodia tu jest. Sexy. W DS2 się bardzo szybko znajduje ten. Plus 10 broń, nie? Dobra, zapukane w drzwi. Zapraszam. A kto to przyszedł? Ała! Lecz się, Paweł. Ała, ała. No i tarczownik zjebany. Rojo, ty mnie zostaw. SL1, tak, plus 10 miałem przed kongregacją, to prawda. To prawda. Duży odłamek i pierścień życia, life ring. I teraz mógłbym sobie broń plus 4 już zrobić, tak? Przed bossem. Bo ja nie chcę bronić, robić broni plus 4 z tej broni. Aaaa. Chyba tak nie zrobimy. Mamy już branch, więc możemy teoretycznie dojść do miejsca, gdzie jest węgarl, żeby kupić sobie GS-a. Pieniądze, zrobimy najwyżej tego, giganta na plus 1 broni tylko. Zostaw na Gugsa, no właśnie. Więc plus 3 maksymalnie z tego zrobimy. A duże zostawimy na Greysworda. Gdzie przesiadał sobie upodniosłem kawałek Estusa? Nie, nie poszedłem do góry z powrotem, prawda, bez kitu. Ja mówiłem o tym, a tego nie zrobiłem. Tak, musimy się cofnąć, prawda. Dobra, podejdę od razu tutaj, żeby ich blokować jako tako w przejściu, na dzień dobry. Żeby się na mnie nie gangbangowali za mocno. Okej, okay, obici, obici, obici. O, 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 o. Kurwa, jak oni gonią. Chujowo, ty. Ile ty masz ataków w kombosie? Okej. Okay. Niedługo ci się challenge skończą w TDS-y? Nie skończą się. Jest tyle gier i tyle różnych challenge, które można sobie wymyślić, że... A kto to przyszedł? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ja wcześniej mówiłem, a kto to przyszedł? I nagle akurat to wychodzi jako meme. Chodźcie tu, kurwi. Ej. No nie! Nie mogę wrócić! Ała! Nie! Zapomniałem, no ognista beczka, kurwa, wybuchające beczki. Gąciarz, zostaw mnie. Najpierw Royo, teraz gąciarz. Ja pierdolę. A, nie tak się leczę. W poprzednich ranach DS-ów miałem... Jest jednak inny problem. Miałem pod ten właśnie, pod... No, jak to się nazywa? Pod pochodnią, musiałem powiedzieć. Pod wajchą miałem leczenie się. Kurwo ty. A! Się wróciłem i nie pamiętam. Nie, nie wróciłem się tutaj, nie? Nie, leży mi ten. Dziękuję za przypomnienie, bo ja mówiłem o tym, że muszę się tu wrócić. Fajnie, że już nie będzie... O! Że już nie będzie Pursuera. Ale zapomniałem, że teraz tu się chuje. Drespią. No dobra, najważniejszy item mam, nie? Ale... Już target złapałem. No nie! 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 Nie użyję tego, nie? Nie ma opcji. Oni tak zapierdalają. Że niech to chuj strzeli. A kto to przyszedł? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. Safe. Jak się zabiję Pursuera u góry bez ogrywania go tutaj, to te chuje się nie podnoszą. Ja zapomniałem w ogóle, że oni istnieją, szczerze mówiąc. Zapomniałem o ich istnieniu. No nie targetuj mi tutaj!
Ja pierdolę. Jebło. Zabił go. Wy kurwiście. Dobra, on naokoło przyjdzie, nie? O chuj! Nie chciał jebnąć tybeczki obok. Sam to zrobił za mnie. Panie w sali od razu, co jest? Teraz stają. Target, target! No nie, mam nadzieję, że chociaż minus jeden będę miał. Zabij! No, nie mam staminy na rola. Boże, kurwa, w tej grze stamina to jest... I dwa role źle i nie masz już nic, nie? Założymy Fylodię. Zamiast tego gówna. A... Czy przydaje mi się teraz kamienny pierścień? Nie wiem, czy jakoś mocno. Zrobimy tak. Lifelink też nie jest za dobry tak naprawdę, nie? Ale... I ty chcesz grać pod Gugsa. Tę. Czy tamten chujek... O Boże. Przynajmniej będę miał szerokie swingi. O! Hej. Problemem jest to, że tu jest dużo ziomeczków. A ja nie bardzo mam jak złapać target. O. Nie mam jak złapać target bez odrywania rąk od wcisku poruszania się, nie? Wpierw wpakuj z 20 punktów wytrzymałość, to też prawda. Będziemy mieli czas, spokojnie. Pomóż mu trochę. W jaki sposób ma mi pomóc? Nie chcę żadnego koopa, nie chcę żadnego nic, kurwa. Jak będę dostawać za dużo inwazji, to włączę offline, bo nie chcę mi się... bawić z ludźmi. Yo. Blacki, 100 lat. Czy mogę... Ale umarł. Nie, to targetowanie tego chuja na górze, jak tylko wyjdę... No tego też nie chcę właśnie. To jest kancur straszny. Zagrował się? Poszedł do mnie do środka. Pięknie. Hajsu, chyba tu nie ma nic, bo nic nie zabiłem. Wyjebał się dobrze. O! Pojebany. Zbieras, siemaneczko, zwirot Dark Souls, dwa bardziej Dark Souls, tylko cienie w remake'u Goticzka z ręki Souls, miastem był oglądany? Był oglądany. Zapowiada się dobrze, niestety. Imo zapowiada się tak, jak się zapowiada, nie mam o tym żadnej opinii. Wygląda jak kurwa Gothic po prostu. Tylko, że ładniejszy. Drewniana gra będzie wciąż drewniana. Mogę kliknąć, czy nie? Okej. Okay. Ostatni został. Który mnie zajebie. Tam jest jeszcze koleś od strzałów, nie? Okej. Okay. Dobrze, kurwa! Ty kurwo. Spadnij na dół. On dalej kontynuuje combo. Okej. Okay. Okej. Okay. Jestem nie w temacie, jak się DLC do Eldena przyjęło? Całkiem nieźle. Oprócz tego, że są płaczki, które mówią: za trudne, trudna gra jest, za trudna. Rób się łatwiejszą grę. Pozywam From Software, bo gra jest za trudna. Autentycznie jest gościu, który powiedział, że pozwie From Software, bo Elden Ring jest kurwa za trudny. Czaisz? Czaisz bazę, ziomek? Patrz, wrócił do domu. Nie umrę tu od fall damage'u, nie? Dobra, zrobimy resecik. Tu coś leży? Nie, nic. Co by mieć estusy? W ogóle pójdźmy estusy, kurwa, w ogóle sobie ulepszyć, nie? Bo ja mam przecież dwa przy sobie... Znaczy no, jeden mogę podnieść, shard, a drugi mogę już od razu wzmocnić. Gość całe życie grał w Simsy, to się dziwi, że Elden trudny, prawda? Prawda. Kocham backstaby w tej grze, są turbo mięsiste. Mi się bardziej chyba podobają w remake'u Demon's Souls. Też są ładne w DS2, bo mają fajne animacje. Nie jest to po prostu wbicie miecza w plecy, tak po prostu, najzwyczajniej w świecie. Tak jak w większości DS-ów. Tylko są udziwnione, nie? Ja prosiaczka słyszę? Za ścianą, czy co? Chodzenie po, kurwa, ciasnych miejscach. Czekaj, na dole. Potem szkielety, nie?
Skelet on. Jak zobaczyłem pierwszy raz te szkielety, pomyślałem sobie, kurwa, Dark Souls 2. Jak znalazłem szkielety w DS 1, to źle, bo pewnie są tak samo trudne i mocne jak w DS 2. A nie są. Znaczy jak w DS 1. W DS 1 jak znajdziesz szkielety na samym początku gry, to to nie jest dobry znak, nie? Słyszę chyba kolejnego. Wiesz, gdzie ten kamień sadzić na początku gry? Na początku gry? Nie wiem. Nie wiem, w którym miejscu ci chodzi początek gry. Baksawy włóczy Michaela Bardon, praktycznie nabicie gościa na pal i podniesienie w górę. No mam taki klip, jak dostałem w plecy. Tylko ja chyba jakimś długim mieczem takim dostałem, taką jakby, kurwa... Jak takie turniejowe kopie, coś w tym stylu. Takim czymś dostałem Backstaba i to było właśnie takie nabicie. Po zebraniu fragmentów Scooby-Doo, DLC jest za łatwe. Momentami tak, no. Kurwa, nie tak chciałem. Cofnij. Ja chcę Skibidi. Nie, ja chcę ulepszyć Estusa. Polecam to miejsce na plus 7. Jest 15 szkieletów, czy co? Lanca. Mam więcej? Nie mam. Estus studni podniesiony? Tak jest. Zawsze. Na początek rana. Zawsze. Dalej. Mogłem w sumie wzmocnić sobie broń od razu. Bo mam przecież kamienie. Czyli tak, tego chujka tutaj wybejtujemy do siebie. Nie broni się. Fantastycznie. Czemu ja jedną ręką biję? Tego drugiego też wybejtuję do środka. Czy nie? Nie. On ma wyjebane. Nie włączaj mi tego targetu tam, no. Aż. Idź. Uj. Czy robię śmieszny skok? Na razie nie. Na razie nie. Ja mam już dwa brancze, nie? Na razie nie jestem... Czy jeden. Jak będę branczy potrzebować, to zrobię. Come on, boys. Boys. Kurwa. Przedobrzyłem ten zasięg. Myślałem, że jest większy. Bij! Klikam ci przecież, kurwa. Jeszcze jeden jest za mną, nie? Kurwa mać. Jeszcze jednego słyszę, czy mi się wydaje? Te skoku wbrew pozorom nie jest taki trudny. No kurwa, chyba jest trudny. Ty nie wejdę już teraz, co ty gadasz? Dobra, chuj w to miejsce, jebać to. Idziemy dalej. Gdzieś tam mówiłeś, że da się naokoło iść, ale nie chce mi się. No skok na gitarze będzie zjebany, dlatego też nie wiem, czy chcę to robić. Tak. Tu są znowu chujki z tarczami. Ich się da... Wiecie, co ja w ogóle muszę załatwić? O Boże, ale Shrine of Amana będzie zjebane. Będzie skurwione. No, halo, zero poiza, on mnie raz dźgnął, a moja postać już zrobiła takie oj, jak boli. Tam na dół idzie z sztaba? Już byłem, mordo, już byłem. Nie ogląda się streama, nie? To nie zero poiza, no zero poiza. Zero, kurwa, jakimś lekkim dźgnięciem dostałem, moja postać powiedziała Już mogę się cofać, żeby baita nie dostać? Cie kurwo. Was jest tam więcej, nie? No, okej, okay. To jest halaberdo, nie? Czy ja źle pamiętam? Halaberdo i dusza. Jak oni by mi tu zaskoczyli, to bym był martwy. 50-60 poison na PvP jest spoko już. Zaraz w ogóle ten, set z Drang Lake znajdziemy, nie? Po Ursuerze. To będzie dobre gówno, nie? Są strzały? Bestia? Czekaj, nie wiem, nie widzę, o. Duża skórzana tarcza. Gdzie to są? Tu gdzieś były ogniste strzały, nie? Już się podniosłem i nie spojrzałem nawet. Na PvE, okej. Okay. To są pewnie strzały, co? Strzały, dobra, otworzymy skrót. I tak. Pójdźmy do Lenigrasta. Lenigrast on się nazywa, tak? Kurwa, gdzie jest moja broń? Zajebmy pana. No nie wiem, ile będę potrzebować jeszcze kupić tych kamyków. Więc sobie klepnę. Będę ich farmić. Żartuję, idziemy do góry.
Łamignat, tak jest. Jak je Any pamięta dobrze? W sensie, co pamiętam? Itemy, jak leżą? Zdarza się, że pamiętam. Dobra. Czyli tak. To bym chciał na plus 3. Nie w ten sposób. Powrót. Wzmocnienie i... Czy muszę 3 kamienie jeszcze kurwa kupić? Tak, 3 kamienie. Pyk. I na plus 4 nie robimy. Szkoda mi dużych kamieni. Powinno wystarczyć, nie? Na... nie wiem, ile jest pieniędzy z Last Gianta, Fire Gianta. Bo fajnie byłoby wbić sobie staty rzeczywiście, żeby używać Greatsworda. Plus za pieniądze z Pursuera na przykład oczywiście kupić tego Greatsworda. Firebomba. 10k bez pierścienia. Ale o czym mówimy? W sensie, pieniądze za tego, tak? Za bossa tutaj. To nie jest mało. A ja pierścień noszę, tak? Nie założyłem nic innego. Bo Bladesów jeszcze nie mam. Bladesy pewnie za tego, za pierścień życia założę. A hajsy na więcej dusz zawsze spoko, nie? Dusz za ostatniego olbrzymia. Plus jeszcze jego duszę będę miał, nie? Więc... Dobra, wyciszamy muzyczkę, bo on ma swoją. Odbyto głowy. Jego najlepiej na unlocku robić, ale... Ja nie wiem, czy sobie na unlocku poradzę. Na gitarze unlock z rolami i tak dalej, z celowaniem. Dobrze, że mam broń, która szeroko atakuje. Z rapierem to bym sobie nie poradził, na bank. A, nie ten przycisk. O, o! Kurwa, trafił. No i teraz muszę się obrócić. Nie! Nie tak to miało wyglądać. Miałem zmienić item. Napij się, chłopie. Ach, nie widzę, co się dzieje. O! Kupnął. Ja próbuję się złym przyciskiem leczyć. Okej. Okay. Wciąż mogę mówić, że nigdy nie umarłem na Last Giantie. Never have I ever. Nie miałeś się leczyć. Czy wyjebał ci się kiedyś olbrzym na brzuch? Nie. Nie widziałem czegoś takiego chyba, nie wydaje mi się. Dobra. I tu będzie jeszcze... Ten koleś, kurwa, tu jest? Czemu on tu czasem jest, a czasem go nie ma? Tu powinien być koleś... Pancerny. Pancernik. Czy on teraz na dół zjechał? Ja nie wiem, gdzie on jest. Dobra, pieniądze. Idziemy wydać je na levele. Ma taki atak, tam jest jeden z najbardziej zjebanych hitboxów. Nie widziałem go chyba nigdy, ani u nikogo jak oglądałem, ani sam u siebie. Ile tam było? 24 siły i 12 dexa na GS-a. Dobrze pamiętam? Bear sick, sick, last. Czyli... Na pewno dobrze te staty pamiętam? Kurwa, czekaj. Zaltabuj, chłopie. Great Sword Dark Souls 2. Na 10. 10 zręczności, dobra. Bym te 2 punkty niepotrzebnie włożył i co by było, nie? To by wtedy było. Czyli zręczność 10. Siły mi styknie tak naprawdę, jakbym chciał w dwóch rękach nosić. Pójdźmy w wytrzymałość, żeby mieć trochę więcej stamy. 2 punkty na level, ale to jest tragiczne, kurwa. I zacznijmy cisnąć dalej w ADP. I tu mi się dosłownie nic nie zwiększa zwinność, no ale trudno. 20 spada jeden level na punkt, jeden punkt na level, co ty gadasz? To brzmi jeszcze gorzej, rzeczywiście. To co, od razu... Pursuer. Co by nie zwlekać, chociaż, wiesz co, zanim Pursuer... odblokujmy sobie... Chociaż nie, to mi niewiele da, nie, mogę tak zrobić, nie? Mogę. Pójdźmy tutaj. To jest tutaj? Czy to nie jest tutaj? W ogóle tu item był, nie? Czy ja go podniosłem? Nie, odblokować tą babę. Żebym miał już, jak będę iść z hajsem z Pursuera,
Chociaż ile ten GS kosztuje? 5000 chyba, tak? Dobrze, jeśli widziałem na wiki. Możemy sobie popnąć duszę któregoś z bossów, jak zabijemy, i wtedy kupić, żeby nie iść z duszami do tego węgarla. I przy okazji mogę Fylodię plus 1 tam zdobyć, nie? Jak będę dalej. Czy mam cycko shielda? Buklerz dla biednych bez wymagań zręczności? Nie wiem. GS masz za darmo? Ja wiem, ale to muszę tam dojść najpierw. On to rozwali te drzwi, czy nie? Czy muszę mu otworzyć? Kolega! Bo zaraz ich tu nasra milion, nie? To co trzeba zrobić, żeby oni zeskoczyli na dół? Gałązkę mam? Mam. Tylko mam od Melenti. Już zeszli na dół? Ja nie widzę. Kurwa! Daj mi muzyczkę. Otworzyć drzwi. No otworzyłem, jedne i drugie, ale oni nie zeszli. Wrolować się w beczki albo otworzyć drzwi, o. Do niej idą, no. Bo drzwi to ja otworzę jak baby, odczaruję, nie? One muszą wybuchnąć. Co ty godasz? Dobra. A, otworzyć drzwi. Nie mogę tak po prostu sobie... Nie chcę, żeby mi babę zabili. Jako jedyny w grze. Beka. Dobra, otwarte. O kurwa, tu się zamyka. Ja tego nie pamiętałem faktu. O! A mógłbyś się... O, baba! I... Dwa razy. Kurwa, nie było w... Jeszcze przyszedł ten chuj! Ty, chujowo. Na co ci pirmanka? Jest ładna. Chcę mi dać ładny armor jakiś. Żeby ładnie w nim wyglądała po prostu. Będzie moim pomnikiem w Majuli. Takim stojącym, żyjącym.